Jesteśmy tutaj z ogólnopolską kampanią na rzecz podwyżek płac w sieci handlowej Tesco i na rzecz poprawy warunków pracy tutaj. Niestety pracodawca zaproponował podwyżkę w kwocie 50 zł brutto. Jest to kpina i pracownicy sami mówią, że to starczy tylko na te symboliczne waciki. Nasze żądania są zupełnie inne, bo żądamy realnych podwyżek płac. 400 zł brutto dla pracowników podstawowych i koordynatorów oraz 200 zł dla kierowników, a także wprowadzenie 150 zł premii absencyjnej. Jakie są średnie pensje w Tesco? To jest nieco powyżej płacy minimalnej. Wahają się w granicach 2300 zł brutto na etat, ale pamiętajmy o tym, że tutaj pracują też osoby zatrudnione nie na cały etat, bo na 3/4, na pół oraz doposaża się za obsługę sklepów pracowników różnego rodzaju agencji pracy tymczasowej. A tu w Lublinie ile osób pracuje? Nie powiem dokładnie, ale to jest bodajże 8 tysięcy, także niecałe 300 osób.